Do czego to doszło, Dorotko, nie? Kiedyś byśmy pokazywali młodzieży, jak zacerować dziury. Tylko teraz powiedz, czy to jest pan w dżinsach, czy pan bez dżinsów? To są dziury z panem. A, dziury z panem. Madziu, chcemy zrobić podarte dżinsy, ale niekoniecznie aż tak bardzo podarte. 9 lat już przerabiam ubrania, ale czegoś takiego jeszcze na oczy nie widziałam. Wyobraźcie sobie, że takie dżinsy nie są tanie, kosztują 168 dolarów i niedługo po tym, kiedy ten trend obiegł cały świat, ta cena wzrosła nawet do 200-300 dolarów, więc za same dziury, same dziury mają swoją cenę. I pokażę za chwilę, w jaki sposób z dżinsów za stówkę zrobić takie, jakie są teraz modne. To co musimy mieć, bo widzę, że przyniosłaś ze sobą narzędzia niczym... Zbrodni. Tak, narzędzia tortur. Do stolarki. Żadnych ostrych narzędzi nie będziemy używać, typu żyletki, jakieś noże. Wystarczy papier ścierny, wystarczą zwykłe nożyczki i zaraz zamienimy takie spodnie. To pokazuj. Od czego zaczynamy? Madzia, zaczniemy od cięcia? Czy... To znaczy, cała przeróbka jest banalnie prosta, dlatego że nie tniemy żadnych szwów. Po prostu tniemy tylko po materiale, szwy zostają i gotowe dżinsy. Od szwu do szwu, czy jakoś inaczej? Jaka jest technika cięcia? Wycinamy wszystko. A, bo ty w ogóle chcesz taką dużą dziurę radykalnie zrobić. Będzie tak, Madzia robiła. Czyli Madzia robi to, co pan mają na sobie, żebyś ty to nałożył. A ja mogę też zrobić swoją nogawkę? A tak myślałam, już mnie ostrzegali, że Marcin będzie się zaraz brał za nożyczki. To poproszę o nożyczki w takim razie, ja zrobię swoją autorską wersję. A ty wycinasz cały miękki środek, zostawiając tylko i wyłącznie szwy, tak? Dokładnie, cały miękki środek. Zostaną tutaj tylko jeszcze takie paseczki, żeby to się nie porozchodziło na boki. No dobrze, a co zrobić z strategicznym miejscem, czyli rozporkiem? No właśnie, Bo to gdzieś się na czymś musi trzymać. To jest kwestia, ile chcemy pokazać. No, jak najmniej oczywiście. Wszystko wycinamy, same kieszenie zostaną. Czyli zobaczymy efekt twojej pracy. A tak. Zrobisz też takie normalne, podarte dżinsy? Zrobię też takie dla ludzi. Tak, proszę państwa, to wygląda. Tak wyglądają dziury z dżinsami. Bardzo drogie dziury, bo jak usłyszeliśmy, takie dżinsy mogą kosztować nawet 200 dolarów. No i nie wszystkim będzie w tym ładnie. W halinie jest pięknie oczywiście, bo w halinie jest we wszystkim pięknie, no ale wyobraźcie sobie mnie w takim stroju, już nie byłoby na co popatrzeć. Szczególnie jak włochate nogi by wychodziły. Dżinsy niezwykle praktyczne, które wykonała dla nas Magdalena Mikos, która jest blogerką. Po pierwsze, człowiek się nie zaklapie, kiedy deszcz pada oraz wietrzenie jest po całości. No jak jeździsz na rowerze, to ci się nogawki nie wkręcą w szprychy też. Same korzyści. I jeszcze się w tym tak dobrze wygląda. I można to uprać w naparstku proszku do prania. Same zalety. Jak zrobić te dżinsy w wersji nieco bardziej wersja dla noszalnej. Ludzi. Tak. Wersja dla ludzi. Najpierw Marcin, zapraszam. Do obcinania nogawki. To może zamienimy się z Dorotką na miejsca, żebym ja mógł mieć tutaj dostęp do ostrych narzędzi. W jaki sposób przerobić taką nogawkę? W jaki sposób ją sobie poszarpać, że tak zębami? Nie potrzebujemy żadnych ostrych narzędzi poza nożyczkami. Jesteś. Obcinamy sobie nogawkę. I tak ufna, że nie zrobię sobie ani tobie krzywdy. O, jak mam to obciąć? Normalnie obciąć po prostu tak? Wszystko. Ha, proszę bardzo. Geniusz. No i brawa się rozległy. Brawo dla pana. Połowa roboty za nami. Zrobiłem też obważankę jeansowego. Nie, to jest bransoletka dla mnie, dziękuję. Andrzej może to zapiec w tempurze. Dobra, a teraz co dalej? I teraz, żeby sobie je tak poszarpać właśnie, żeby było modnie. Tak. To zwijamy sobie to w rulonik. Bierzemy papier ścierny, najzwyklejszy taki z warsztatu. I brutalnie je traktujemy. I po prostu tak. Ale ty masz w sobie dużo spłaci. Tak, agresja jaka. I gotowe. A po co nam gumka? Bo ja słyszałem, że gumka jest potrzebna do tej sztuczki. Można to też związać gumką do włosów i sobie tak i pocierać. A dziurka taka w środku, I dziurka na kolanie. No. Wystarczy zrobić najzwyklejszą dziurę. Przede wszystkim nie bać się tego przerabiania spodni. Ale mierzymy, gdzie mamy kolano? Tak, mierzymy najpierw, gdzie mamy na kolano. Oko, mniej więcej. Zakładamy, zaznaczamy sobie pisakiem. I tak samo, podkładamy sobie jakiś karton, żeby to nie przebiło. Pumeks, gumka z pumeksem, najzwyklejsza z łazienki. No i tak samo. Sobie trzemy. No i już? Cała robota za nami. A co zrobić, pani Im Marto, to gorzej wygląda, tym to lepiej wygląda. Żeby nie zrobiło się takie wypuczenie na kolanach. Co? Wypuczenie. Żeby nie zrobiły się takie worki, prawda? Brawo ty. Można po prostu zrobić okrągłe wycięcie i wtedy poszarpać sobie. Rozumiem. Powiem ci, że Szymon Hołownia ma jeszcze inny sposób na zrobienie dziur na kolanach. Klęczy nas z końca. Opowiemy państwu przy innej okazji.